Cześć, witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich piątkowych odpowiedziach na Wasze pytania, które zadajecie w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj pierwsze pytanie mamy od Śnieżynki. Hej Asiu, mam pytanie odnośnie obróbki jedzenia. Żyjemy dziś szybko i jedzenie nawet domowe musi być szybkie. Czy znasz jakieś badanie odnośnie tego, czy lepsze dla zachowania właściwości odżywczych pokarmów jest standardowa, ale dłuższa obróbka termiczna, czyli na przykład patelnia, piekarnik, czy szybsza jak mikrofala? Nie mam zaufania do mikrofalówki, ale na chłopski rozum, czy krócej nie oznacza lepiej? Omlet na patelni rośnie mi 8 minut, a w mikrofali minutę. Muszę Wam się zwierzyć, że miałam już prawie gotowy odcinek o mikrofali już kilka dobrych miesięcy temu, taki osobny zupełnie, i go nie nagrałam, ponieważ poczułam, że ja też jestem mocno sceptyczna i tak naprawdę te moje obawy nie do końca są oparte o badania naukowe. I ciężko mi było tak obiektywnie dla Was to nagrać, tym bardziej, że też temat nie jest wcale taki prosty, jakby się wydawało, jeżeli chodzi o tą mikrofalę. Natomiast to, co mogę Wam polecić. Na pewno wysokie temperatury rzeczywiście zabijają pewne składniki odżywcze i pod tym kątem, nie tylko na chłopski rozum, ale też jakby jest to potwierdzone, że na przykład witamina C w krótszych temperaturach jakby nie ulegnie aż tak dużemu rozpadowi, jak podczas dłuższego czasu gotowania. Czyli nawet jakby wysoka temperatura w mikrofali krótko, no to nie ma takich strat jak przy dłuższym przygotowywaniu i dłuższej obróbce. Natomiast no akurat w omlecie to tamtej witaminy C za dużo nie będziesz miała. Ale tutaj na przykład kwestia właśnie warzyw. Warzywa zdecydowanie lepiej jest robić na parze, bo też jeżeli są gotowane w wodzie, to do wody jakby dużo tych witaminy rozpuszczalne w wodzie nam uciekają. Także lepiej to robić na parze, jeżeli mamy na przykład mikrofalówkę i możemy na parze coś takiego zrobić, to prawdopodobnie nie będzie to złe rozwiązanie. Omlet? Moim zdaniem ja nie robiłabym go w mikrofali. Ja w ogóle uważam, że jedzenie z mikrofali też trochę inaczej smakuje, ale znowu, może to są moje uprzedzenia. Na pewno to, co nie jest zalecane, to przygotowywanie chociażby mleka modyfikowanego w mikrofali dla dzieci małych. I tutaj mi się zawsze włącza lampka, no bo skoro nie można podgrzewać mleka modyfikowanego i na to były badania konkretne i rzeczywiście ta struktura mleka się zmieniała, to czy aby na pewno ta mikrofala jest taka super dla wszystkich? Od czasu do czasu, jeżeli sobie coś podgrzejecie, to też nie uważam, że nie wiem, ktoś dostanie raka. I to są jakby, to jest przesada. Ja osobiście w domu w ogóle mikrofali nie mam, żeby też mnie nie kusiło i nie chcę jej po prostu używać. Ale na przykład, jak już pytamy o obróbkę termiczną, która będzie najlepsza, to rzeczywiście niskie temperatury są dobre i tutaj wolnowar się sprawdzi. W wolnowarze robimy coś bardzo długo, ale w niskich temperaturach i to jest najlepsza metoda na zachowanie wartości odżywczych pożywienia. Być może to jest jakaś opcja. Ja omlet robię na patelni, robię go pod przykryciem. To, co tutaj jest istotne, to właśnie, żeby te temperatury nie były bardzo wysokie i wtedy wszystko jest ok. Czyli jeżeli widzimy brunatnienie danego produktu, czyli po prostu on się spali po części, no to na pewno to jest dla nas bardzo szkodliwe i to jest udowodnione. KC. Zaczęłam keto najpierw od końcówki czerwca, 80 gramów węglowodanów, później były wakacje, więc nie liczyłam, ale myślę, że udawało mi się utrzymać taki sam poziom, a od 10 sierpnia utrzymuję do 30 gram węglowodanów. Zaczęły pojawiać się bóle stawów w kości, tak jakby reumatyczne, nie potrafię tego opisać. Przy tradycyjnej diecie tego nie było, do tego senność po posiłku jest lepiej, bo mam coraz mniejszą, ale wciąż. Ostatnio też nerwowość i płaczliwość, suplementuję D3, K2 i tutaj wymieniasz jakby co suplementujesz. Aha, i jeszcze kolejne pytanie odnośnie ciągłego wybudzania się w nocy do toalety, miałam tak przy tradycyjnej diecie, czy to zawsze może być problem z cukrem. Keto Q&A to na pewno nie jest miejsce do diagnozowania kogokolwiek, natomiast to, na co chciałam zwrócić Twoją uwagę, to po pierwsze warto zrobić badania, szczególnie zbadać sobie chociażby nerki,
pod kątem tych bólów, czy, bo być może na przykład gdzieś tam chociażby, tylko znowu, to nie jest diagnoza, ale na przykład niektórzy mają kamicę nerkową, a niektórzy mają jakieś osłabione nerki i nawet o tym nie wiedzą i nieraz na początku ketoadaptacji może się problem zaostrzyć i może nam to po prostu wyjść jakby na wierzch. Więc polecam po prostu zrobić badania. Jeżeli chodzi o wybudzenie się w nocy do toalety, to mogą być przyczyny różne. Z jednej strony może to być rzeczywiście cukrzyca, ale też nieraz ten pęcherz jakby tak mechanicznie jest osłabiony u niektórych osób, szczególnie u kobiet, szczególnie na przykład po ciąży, czy po iluś tam ciążach, które były w życiu, po porodzie. Także niekoniecznie to, być może też po prostu bardzo dużo pijesz wieczorem i w ogóle jakby sam proces ketoadaptacji jest taki diuretyczny, czyli my się trochę odwadniamy i rzeczywiście więcej wysikujemy, więc może to jest przejściowe. Ale jeżeli to też było wcześniej, no to tutaj znowu warto sobie chociażby zbadać mocz, sprawdzić, czy nie ma tutaj jakichś problemów, jeżeli chodzi o pęcherz. A senność? No senność nie mija od razu. Senność, jeżeli mamy insulinooporność, to nie jest coś, co z dnia na dzień się zadzieje i wszystko się, po prostu od razu jesteśmy zdrowi. Natomiast jeżeli czujesz poprawę, to myślę, że jest dobrze, ale ja bym nie lekceważyła tego i po prostu zrobiła dodatkowe badania i ewentualnie skontaktowała się ze specjalistą tak jeden do jeden, żeby to po prostu przeanalizować i dobrze te badania też, te wyniki badań odczytać. Mamola, bardzo dziękuję, jak zwykle świetny materiał. Tym razem mam pytanie, co z błonnikiem na keto? Jestem już kilka lat na keto z krótkimi przerwami, ale zawsze szybciutko wracam, bo mi to po prostu służy i czuję się najlepiej w tym stylu żywienia, szczególnie, że mam insulinooporność. Moim jedynym problemem są zaparcia. Choć staram się dbać o jelita i suplementami, kiszonki, warzywa, kefir, probiotyki, kombucha, to jednak cały czas mam z tym problem i wokół słyszę, że to wina zbyt małej podaży błonnika. I tu moje pytanie, jak można zwiększyć ilość błonnika i jakiego pozostając nadal na keto, czy ewentualnie jakąś suplementację? Byłabym wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam. Moja droga, więc to jeżeli jesteś na keto i masz nadal problem z zaparciami, albo pojawił Ci się ten problem z zaparciami, bo tutaj właśnie też nie mam tej informacji, ona jest dość istotna, to prawdopodobnie no, układ trawienny nie do końca daje radę. Jeżeli też już tak było wcześniej, to być może są jakieś problemy, których keto nie rozwiązało. A jeżeli jesteś na keto i masz tego błonnika mało, bo rzeczywiście ograniczasz dość mocno warzywa, no to warto na pewno je zwiększyć, bo głównym źródłem błonnika są tak naprawdę węglowodany po części. Ale piszesz, że starasz się dbać o jelita i suplementy i tutaj inne warzywa, kiszonki, probiotyki i tak dalej. Więc to, co ja mogę jeszcze dodatkowo Ci polecić, to spróbuj sobie na przykład korzystać z siemienia lnianego, czyli dwie łyżki siemienia lnianego, mielisz na świeżo najlepiej, zalewasz taką ciepłą wodą i po kilku minutach wypijasz. Możesz to robić rano i sprawdź, jak to, czy na przykład wypróżnienie nastąpi za parę godzin, albo możesz też to robić wieczorem i to wypróżnienie niektórych następuje wtedy właśnie rano. Więc to jest coś, co możesz sprawdzić. Bardzo fajnie też działa babka jajowata. To jest jakby fajne źródło na zwiększenie właśnie sobie błonnika, czyli albo jakieś wypieki z babką jajowatą, albo właśnie też zasypywanie tej babki jajowatej, zalewanie, przepraszam, wodą i wypicie podobnie jak siemienia lnianego. Oczywiście nasiona chia, w ogóle wszystkie nasiona, pestki są źródłem błonnika, awokado jest źródłem błonnika, więc tutaj te zielone warzywa liściaste oczywiście też, które zresztą tak jak piszesz, jesz. I bardzo dużo błonnika ma makaron koniak, czyli ta roślina koniak to jest sam po prostu błonnik. Więc tutaj być może to też warto wprowadzić do diety, czy makaron z serca palmy, który się teraz też już jakiś czas temu pojawił na rynku. Tylko pamiętamy, żeby też odpowiednio dużo pić, bo nieraz zbyt mała podaż płynów jest problemem. Także tutaj z jednej strony błonnik, ale też zaparcia, ich przyczyną nie tylko jest za mała podaż błonnika, więc być może jest tutaj coś innego i warto by było sprawdzić, czy po prostu nie są to jakieś problemy trawienne, czy problemy z jelitami i wtedy po prostu indywidualnie podejść do tego, żeby te problemy rozwiązać, bo samo keto nam wszystkiego nie rozwiązuje. I ostatnie pytanie mamy od Patrycji. Jestem na adaptacji i mam pytanie, czy to możliwe, że widoczne pajączki na nogach i twarzy się wchłaniają, są ledwo widoczne, tak samo z jednym żylakiem.
Droga Patrycjo, może to Twoja trochę po części siła autosugestii, ale rzeczywiście tak może być. Czyli żylaki, czy pajączki, czy jakieś takie żyłki, które widzimy, mogą nam znikać na keto. I jest to powiązane też z tym, że na przykład dieta ketogeniczna jest zalecana chociażby u osób, które mają epilepsję, czy mają migreny. I nieraz keto może w tym wypadku pomóc, właśnie dlatego, że mamy jakby większą rozciągliwość tych naszych żył i jakby ten przepływ krwi jest lepszy. Tym sposobem nie tworzą się właśnie żylaki, nie tworzą się jakieś takie zakrzepy, po prostu ta krew lepiej płynie przez nasze tętnice, przez nasze żyły i właśnie dlatego niektórzy nie mają ataków padaczki czy bóle migrenowe głowy ich nie dotyczą na keto i tak samo może się dziać też z żylakami. Także jeżeli to widzisz u siebie tak naocznie, to, no to super chyba, to tylko się cieszyć. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejną porcję pytań i odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli macie więcej pytań, to zadawajcie je w komentarzach. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!